Jak ja już dostałem ten nakaz, jak ten profesor Szczeciński, główny mechanik zjednoczenia przemysłu materiałów ogniotrwałych, przerzucił mnie tutaj do Żarowa. No i jak już wtedy zająłem się, a między innymi mieszkałem tutaj na rogu, jak pan wchodził, mieszka pan Pietraga. Na pierwszym piętrze było hotel robotniczy, a ja dostałem pokój na poddaszu. I z drugim kolegą, Sonką, tak się nazywał, mieszkaliśmy we dwójkę. A ten hotel robotniczy to był inżynier Stroński, budowlaniec, który budował i w zakładzie, i to przedszkole, które jest w Żarowie, to on. A miał majstra, który się nazywał Huba Horst, zawodnik gimnastyk pierwszej kategorii, to znaczy pierwszej klasy, akrobata istny. I on z nami grał w siatkę. Dołączył się do nas i, jak to się mówi, był przez krótki rok czasu zawodnikiem tej naszej drużyny. A między innymi, jak ja tu na dole mieszkał pan Rostalski, który był zapalonym myśliwym. On był kierownikiem warsztatu elektrycznego, a w warsztacie pracował Olesiński. Nie wiem, czy panu coś mówi, bo to ten Maciej miał tutaj na Węglowej sklepik i tak dalej. To już syn tego Olesińskiego. I oni obydwoje, żona jego i on, mieli gruźlicę. Penicyliny wtedy nie było. Więc ja z tym panem Rosalskim chodziłem na Borsuki, tu w okolicach, między innymi jak Kruków, tam Wierzbna, Kwiatowa, tego, to tam, gdzie te występowały borsuki. No i to trzeba było nieraz i północy, bo borsuk jest bardzo ostrożny w wychodzeniu. I pedant. Jak lisy są brudasy, wszystko co tego, to przed norą, to borsuk z sobą zamiata, nie? I to sadło borsucze zastępowało sadło niedźwiedzi. I oni obydwoje, mąż i żona, tym leszyli się tym sadłem borsuczym. A to mięso pana Rostalskiego, Floriana, żona umiała przyprawić z jabłkami dzikimi, takimi z lasu, że bardzo jedliwe było to jedzenie. No i tak między innymi w dolnośląskich zakładach, a jeszcze dodam, że jak w tym liceum, ja byłem prezesem klubu i miałem najsilniejszą w tym czasie sztafetę pływacką. Lewicki, Polomski, Tołkaczewski, to była sztafeta nie do pokonania, mistrzowie Polski. A wszystko chodziło ze mną. To, że ja jestem łysy, to jest to, że treningi mieliśmy od 6 do 8, nie? Na pływackie i tak dalej. Tam poznałem całe to grono pływackie. A z Kłodzka miałem gościa, którego jak spotkałem na rowerze, to bym powiedział: wiesz co, jakbym cię spotkał na połowie Bałtyku, to bym się nie zdziwił, ale na rowerze. A on mówi: braćku, ty wiesz, jak mi ta woda. A on uczy pływactwa na Akademii Wychowania Fizycznego. No i, a też był z Kłodzka. No i wtedy tam, jak to dzięki temu tam był Połomski, który był u Tunia, czyli Tunio to był hrabia dzieduszycki. On założył taki kabaret Dymek. A
jeśli chodzi o Połomskiego, pomimo że był doskonałym pływakiem, był doskonałym pianistą. Bo tam w tym liceum moim była i orkiestra, między innymi późniejszy dyrektor Tomicki, Friedel i Szafran, tej pani Szafranowej, która dawała koncerty w Polskim Radiu. To Rafał chodził ze mną, to jest profesor teraz, ale na Politechnice i kierunek energetyka cieplna. No i tak, że dzięki nim były te stałe takie kontakty i ja tu dla tego Żarowa coś mogłem zrobić. Między innymi jak się dowiedziałem, że jest ring, no to z panem Skowronkiem, kierownikiem warsztatu elektrycznego, a ja tutaj energetyk i tak dalej, tośmy się skumali, on był prezesem, a ja byłem wiceprezesem. I ten pierwszy krok bokserski, między innymi nie mając sali sportowej, to tam w Silesii, w tej świetlicy ich ustawione i kilku całkiem dobrych bokserów wychowaliśmy. A sparingi mieliśmy w Szczegomiu. Był taki mały, przygotowywali na 36 rok sportowców Niemcy. I była hala sportowa z prawdziwego zdarzenia, nie? I myśmy korzystali, jeżdżąc jako drużyna tam, a między innymi, jak kolejarz Poznań, pierwsza liga, tam się zakwaterowało i tam mieli obóz, nie? No to spowodowaliśmy najpierw pierwszy krok, że z całego tu dawnego województwa wałbrzyskiego drużyny bokserskie miały pierwszy krok, czyli pierwszy tego. Ale ja jak tam we Wrocławiu, przez to, że byłem taki i miałem piłkarze, między innymi kierownik rejonu Szczegom Stasiu Chruszczylewski ze Skarżyska Kamiennej, jak wykop robił, to bramkarz mógł łapać, potężna noga. I w ogóle tu wielu takich było, no ale nie było trenera, więc prezesem, bo to wtedy powstałe jeszcze nie było zjednoczenie Żarów, tylko kwasiarze, gliniarze. No ale wtedy po raz pierwszy nazwaliśmy tę drużynę, znaczy klub nasz, Pogoń, na wzór Pogoni Lwowskiej. Nie? No i jak ja tam przyjeżdżałem, nie? No to na przykład niech się prezes nie martwi, damy Kasperczaka. A Kasperczak był mistrzem Polski wtedy. I z braćmi Hamilajnymi, tymi Finami, stale albo jeden mistrzem, a ten wicemistrzem tego walczyli. No ale co, jak on stale na obozach, to co to mi taki tego? I dalej mi nazywa się Jerz. I był na czwartym roku rolnictwa. A ta waga ciężka. Wyglądał tak, że główka mała, chłop niesamowicie wielki i on tego pierwszoligowca znokautował tu w Żarowie. Tego właśnie waga ciężka, może sobie przypomnę nazwisko. No a reszta drużyny, każdy z nich miał na książeczce przynajmniej 50 walk z tych z Poznania. A tutaj, jeśli chodzi o naszych, no to trzecia, czwarta walka. To tak, żeśmy się umówili z kierownikiem drużyny, że będą lewą ręką tylko mogli zadawać ciosy, a żeby prawej nie używali, no bo by było kupę nokautów. No a nie o to chodziło. Chodziło o taki sparring. No ale to tak. Niektórzy nasi za dużo sobie pozwalali. No i taki zawodnik w końcu puknął.
No ale to było jedna taka dziedzina z tym boksem. Później druga dziedzina, motocykle. Założyłem sekcję motocyklową, a w tym czasie, kiedy Smoczek był mistrzem Polski, prawie już sięgał po tytuł mistrza świata, Smoczek, nie? To, żeby można było na żużlu jeździć, trzeba było mieć licencję motocyklową drugiej kategorii. I ten, jak ja założyłem tą, to trzech od nas, między innymi taki był prezes tych Zjednoczonych, a ceramika żarów, bo była chemia żarów i ceramik żarów, nie? Kwasiarze, gliniarze, to było takie współzawodnictwo. To właśnie jak ten Jeż tu przyszedł, nie, no to rozumiem, a sekcją motocyklową, no to wtedy było taka moda, jeszcze nie było WWM-ki, jak na hutnika przydziały dawały, bo to obligatoryjnie odznaczenia po iluś tam latach. Brązowy krzyż, srebrny krzyż, złoty krzyż po tam 30 latach pracy i tak dalej. No to jak tą sekcję założyliśmy, to na hutnika, bo to ceramik należał do materiału gniotwałego, należał do hutnictwa i na Floriana, na świętego Floriana, patrona hutników, dostał jeden kolega WWM-kę na teleskopa, bo tak to były dekawki, cindape, różne tego. Jeden Indian był i jeden Harley w żarowie. To było coś, Harley. No i trzech ich zdobyło licencję trzeciej kategorii, a ja też miałem motocykl, a z Kłodzka znałem wicemistrza akrobacyjnego na motocyklu. To był Czech. Nazywał się Plotyczka, a później sobie nazwał, zmienił Płocicki. Chodziło o to, że to był Czech, ale był akrobatą. I jeżeli pana mnie zanudzę, to bym opowiedział, jaki wicemistrz polski w akrobatyce na motocyklu. Więc 27 pułk czołgów w Kłodzku, batalion WOP-u, bo to granice trzeba było obstawić, i zawody motocyklowe Kłodzko-Kudowa, i z powrotem, nie? No i jak tam już ci szybcy zawodnicy, panie posjeżdżali na stadionie, stadion Gwardii, ogłoszenie: Szanowna publiko, czy publika przyjmie tą koleżankę do klubu motocyklowego? A to był ten Plucicki, ubrany warkocz, długi, spódnica, nie? I tak dalej. I pokaz akrobatyki na motocyklu. Zakończyło się to tym, że stał na baku, nogą podkręcał gaz i dookoła pobieżni rundy. A już nie mówiąc, że kupę śmiechu było, bo on zachowywał się tak, jak koleżanka. Zapala motor, nie może zapalić, nie? A tak miał przystosowaną tą jawę do tych rozmaitych rzeczy. I w końcu zapala i należącą motor go przywraca i leży na siodełku, nie? I jedzie dookoła, leży, a tutaj spódnica, majteczki koronkowe, a to był właśnie ten Platyczka, no i to takie były właśnie te, no i tego Staszka Buchaczka, który tam też był, prowadził stację benzynową najpierw w Kłodzku, a później w Świdnicy na Wrocławskiej. To on mi podrasowił jawę, że mogłem sobie pozwolić na taki kawałek. Gość
A to polegało to, że całą drogę benzyny wypolerowana. I szybkość dostawała, jeden koń mechaniczny więcej przez to samo wyszlifowanie. No i tu był taki Franio Majkut, kierownik jednego oddziału w Szamotowni, miał 250. No i tak po drodze go minąłem, ale przejazd zamknięty, stoimy i mówię: kolego Franiu, nie wie pan, jak się w Jawie trójkę wrzuca, bo ja cały czas dwójką. Go 175, 250, minąłem go ze Świdnicy, on mi tu tłumaczy, jak ludzie, ale to był żart. A pierwszy mój motocykl to było dekawka i to taką dekawkę kupiłem. W Pyszczynie był mechanik motocyklowy, samochodowy i to była przystosowana do toru. Jedna część kierownicy była dłuższa, tak jakby stale skręcał w tę. No i to później przyjechało dwóch z centralnej Polski, dałem im ten motor, bo to co to by. A to był taki bak niklowany, ładny motor, tylko tyle, że dwubiegowy, ale można było po oranym polu jechać. I jeszcze oponę to miał fartuchówki, nie drutówki. Ale wracając do, to była ta sekcja motocyklowa, która tam, no było chyba, jak już WM-ki się pokazały i panonie węgierskie, nie? No to już tutaj więcej tych motocyklistów. No i całkiem przyzwoita sekcja była i robiliśmy swoje rajdy tu po tych górkach dookoła Żarowa, nie? No to też była atrakcja dla miasta Żarowa. A niezależnie ten mój zawód powodował to, że, jak to się mówi, musiałem szereg rzeczy spełniać. Była gazownia w Żarowie. Masa koksowni w Wałbrzychu. W lecie nie mają co z gazem robić. Jaryczewski, musisz wziąć gaz. My doprowadzimy do Stanowic, a ty od Stanowic do zakładu. A na zakładzie były dwa gazogeneratory, ale na węgiel, groszek. Stąd poznałem ambasadora tego, co, który tu później wybudował tę zakładę, strefę, nie? On brał w Bobrówku węgiel i ja byłem w braku, a tego węgla było, oni brali prawie 15 tysięcy ton rocznie, Japończycy od nas. I nieraz nie było dla mnie, jeszcze panu opowiem o mazucie. To dzieje energetyczne, ale z tym gazem no, rzeczywiście doprowadzili gaz do Stanowic. A ze Stanowic rurociąg gazu koksowniczego do. W końcu, jak padły koksownie, jakie dacie mi gaz? Zacząłem tam do Wrocławia, a tam był taki. Był pierwszym sekretarzem Wrocławia partii, nie? A jego zastępca, faktycznie inżynier koksownik i tak dalej, gaziarz, był jego zastępcą. To ten kos mówi: Jaryczewski, damy ci gaz od Olanowa, ale zaazotowany. 30% azotu. Także trzeba go więcej zużywać, bo 30% tego. No dobra, no to drugi rurociąg. Ciągle, a to tutaj
żeby dociągnąć na przykład, tu są wszędzie kurzawki, tu wszędzie występował, z czego korzystał Kulmic, Szamotn Fabryki i tak dalej, i tak dalej, to wrócimy do tego, to były kurzajki, nie można było rurociągu postawić, bo by, jak to się mówi, stale były awarie, spawy by puszczały, bo były ugięcia, trzeba było dawać płyty betonowe i dopiero na takich tych szwelach obecnie produkowanych tutaj, znowu się zacząłem, i na tym rurociąg, żeby to miał twarde posadowienie, no ale doprowadziliśmy i jechaliśmy, a dwa gazogeneratory, które były w zakładzie, nie, odstawiliśmy już poprzerobione na tego i przy piecach były firmy Gazelan, niemiecka firma, było tak, że zawór szybko zamykający, później znaczy zawór regulujący, także bezpiecznie było, a jeśli chodzi o tą stację gazową wybudowaną za zakładem, to też były, to tak, ten taki szybko zamykający, to polega na tym, że jest dźwignia i młotek spada i wtedy od razu zamyka ten zawór. No to i obsługa. Ja w sumie tam w Szamotowni miałem dział wózki akumulatorowe, stacja redukcyjna gazu, warsztat elektryczny, warsztat hydrauliczny, w sumie 60 ludzi. To wie pan, każdemu dogodzić, no. A jeszcze część takich, nawet tutaj miałem, jak przyszedłem do zakładu, to były z Radomia elektrycy. To byli moi koledzy, razemśmy się trzymali. A teraz to, jak to się mówi, grupa. I teraz gdzie, to już taka ciekawostka dla pana. Tu gdzie teraz jest urząd miejski, to była stołówka. I myśmy, restauracje, i myśmy chodzili, tu były dwie restauracje, jak przyszedłem do Żarowa. Jedną obsługiwał pan Jureczek i ten pan Jureczek był później u mnie w dziale kierownikiem ładowni wózków akumulatorowych, bo to były wózki i platformy do wożenia tych, i podnośniki akumulatorowe, to były z Węgier sprowadzane, nazwa takiego wózka Raba, Raby. A no i tutaj, jeśli chodzi o te, on był kelnerem w restauracji, ale był, znał się tak jak Wałęsa, jako ładowarz, nie? Prądnica, prostowniki, później już były prostowniki, ale zaczynaliśmy na prądnicach. Takie 30 kilowa to musiałem po cukrowniach, bo cukrownie musiały mieć swoje zaopatrzenie w energię, nie? To tak tu wyżebrałem, tam wyżebrałem i tak dalej. A jeśli chodzi o ten sport, to tak jakby na zawołanie na kierownika warsztatu elektrycznego, mechanicznego przyszedł pan Marian Świątkowski. Brat jego, Karol, chodził na medycynę, również tyczkarz z LZS-u, z Wrocławka. Obaj w tym czasie skakali w granicach 2,80, 3,90, to były, tyczki były aluminiowe, nie takie jak teraz włókna, jak presa strzela, nie? No i oni założyliśmy tak razem, między innymi
Z tymi założyliśmy tą równocześnie przy siatkówce, równolegle drużynę lekkoatletyki. I jak to się mówi, między innymi tego Jureczka, jego syn Ginter, takie imię tego, oni są w tej chwili w Szwajcarii, do Niemiec, a z Niemiec do Szwajcarii. Ten Ginter biegał w granicach i Kuryna, dwóch takich zawodników, w granicach 11 na setkę. To w tym czasie bomba. Taką lilkę mieliśmy. Pierwszy raz dysk ciesiątkowscy uczyli ją, jak rzucać. Druga liga, pierwszy z Bielawy. Dostawali wszystkie dyplomy, żarów sobie. Święto kolejarza w Jaworzynie. Pojechali siatkarze. To było sukces za sukcesem, nie? Bo to sportowcy. Między innymi teraz jestem do Silezji, poszedł z AKS Wrocław piłkarz, a później doskonały siatkarz. Wie pan, z miejsca wyskakiwał 1,30 m. Tak jak ten nasz trener. To jest niesamowita sprawa. Z przysiadu skoczyć 1,30 m, panie. To do kosza może włożyć piłkę. Ale to nie byli dwumetrowcy. Tak jak teraz się ogląda. Także to było sukces. No i ta działalność jakby energetyczna tymi, bo to tak, jak to się mówi, z tą Silezją tak bardzo silnie się związali. Rada Zakładowa, pierwszą kolonię. Nie ma łóżek. W Zagórzu Śląskim, przed Zagórzem jest, nie pamięta pan, zaraz sobie przypomnę. I tam teraz jest restauracja pod Pstrągiem i tak dalej. Ten budynek dostaliśmy jako budynek na wczasy i ten. No i ten Skowronek musiał być jakimś wyższej rangi autochtoną, ale w Głuszyce jednostka do pilnowania jeńców i tak dalej. Z Grozrozen, nie tutaj do tego. I on mówi, panie Staszku, w mojej jednostce łóżek do cholery, tylko żelazne wojskowe, nie? Dwa samochody pojechaliśmy, naładowaliśmy, już była możliwość urządzenia w tym Pstrągu tych normalnej kolonii. A później dostaliśmy w Złotym Lesie to, co teraz jest ten hotel taki elegancki i tak dalej, to zawsze PTTK, czyli ci moi, bo i prezesem PTTK byłem, to malowaliśmy siatkę dookoła, drenę, to zrobili studnie, trzeba było wodę własną, nie? A tam była płuczkarnia srebra, bo tam w okolicach tego występowała ruda srebra i myśmy to wszystko zagospodarowali, no i jak to się mówi, szafa gra. A wracając do tego gazu, to taki inżynier Czajka, to jest góral, to koło Turbacza, zaraz sobie przypomnę, jak on się nazywał. To był inżynier też jakby z wodą, wodociągi i tak dalej. I on u nas został zatrudniony nie w zakładzie, ale w firmie. To firma, która nas rozbudowała, to budowała Lubin. Kopalnie i tak dalej, i tak dalej. Myśmy ich nazywali Rudy Miedzi, nie? Zakład z Rudy. Oni na Chubskiej we Wrocławiu mieli dyrekcję.
to ten pan nadzorował te rurociągi. No a jeśli chodzi o ułatwienie z gaziarzami i tak dalej, to dlatego miałem, że to byli Borosławianie z Borosławia. Rafinerię, mówiłem, Polmin i tak dalej, to wszystko jakby jedna rodzina. Bo to także, jak coś trzeba było, to mi pomagali. Jakaś awaria. Dolnośląskie zakłady miały nie tak jak my, przeszliśmy na 20, średnie napięcie 20 kV, wymieniliśmy kable przez miasto i tak dalej. A oni bali się tego, ten mój wieloletni kolega Kasprzak, transformator przejściowy, czyli dochodziło 20, a za 10 i dalej mieli te urządzenia na 10 kV, 10 tysięcy V. A ja już przeszedłem na ten, no i tą przewagę miałem, ale oni nieraz spowodowali to, że jakby fala uderzeniowa i jak u mnie wyłączało napięcie na 20 kV przez ich transformator. Bo, no ale to było, jak gaz doprowadziłem już z Odolanowa, Odolanów koło Gorzowa Wielkopolskiego, już wysokometanowe i tak dalej. Następny rurociąg, bo to trzeba był głupi, z Odolanowa przychodziło ciśnienie 40 atmosfer. Żeby spełnić warunki, normy, trzeba było mieć kompresor na 60 atmosfer. Aż w Szczecinie znalazłem i ze Szczecina przywieźliśmy po to, żeby sprawdzić rurociąg pod ciśnieniem, z tego co potrzeba 1,24 ciśnienie wyższe niż na prasę, nie? A ciśnienie miało dochodzić 40 atmosfer i trzeba było redukować. No i tak to na tym gazie do tej pory żarów jest, a gazownię miejską zlikwidowaliśmy z wodą nawet. Jeśli chodzi o wodę, to również moja zasługa, że Żarów ma doskonałą wodę. Ale to jest oddzielna historia. My byśmy tu przysiedzieli cały dzień. No i wracając do tego, co mówię, że z tym gazem odolanowym, i ten pan Czajka był dyrektorem wodociągu w Wałbrzychu, kupił sobie amerykański samochód i zabił się na tym samochodzie. Miał wypadek śmiertelny. A po żonę, ochotnica. Ochotnica mała, duża, w górach. Jezu, jak ja się zapominam. Ani miłożą mi nie pomaga. To jest. A przypomnę sobie, jak się nazywa ten, bo to tam jest ta. To w Kieleckim Góry Świętokrzyskie. No. Się licho, takie góry zapominam. Wie pan, jakie tam miałem przygodę w tych Górach Świętokrzyskich? Kapitanem z AK. Ja jestem urodzony 31 roku. Miałem akurat 14 lat. Jak ja mogłem w Kieleckim być kapitanem AK? A strażnik tego, jesteśmy z wycieczką znakarzy, którzy malują znaki na drzewach, honorowo zrobili dla działaczy turystycznych wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. No to jedziemy. Pojechaliśmy, no i tam po zwiedzeniu całe Góry Świętokrzyskie, między innymi w domu naszego największego pisarza Sienkiewicza byliśmy. Tak, idziemy i mamy pozwolenie na zrobienie w Puszczy Kieleckiej ognisko.
No i przy tym ognisku ten strażnik, który tam opowiada o tych działaniach partyzantki i tak dalej, co chwila, prawda, panie kapitanie? I tego, to czy później wszyscy mówią, stary, dowód to nieważne, można go podrobić. Jak on cię poznał, to ty musiałeś tu być. I tak samo jak na przykład teraz, nie wiem, czy panu jest wiadomo, że dron latał nade mną i jestem największym poszukiwaczem skarbu. W Kłodzku, jak chodziłem do ogólniaka, a tato miał sklep, naprzeciwko był pierwszy obywatel miasta Kłodzka po wojnie. Michał Tkacz. Ten Michał Tkacz miał fabryczkę butów, ale pracował na twierdzy. Przez pewien okres czasu jako autochton, a że był szewcem, były wtedy zolniki, nie wiem czy pan widział, takie gwoździe nabijane do tego. No i twierdził, że na własne oczy widząc, będąc na twierdzy kłodzkiej, że wjechało 12 samochodów ciężarowych, ale już nie mieli benzyny Niemcy, to na Holzgas, czyli na aucie był generator. Bokowe drzewo, klocki wrzucane do tego i wytwarzały gaz i tym gazem był napędzany silnik samochodu. To było ostatnie takie podrygi niemieckiej armii, nie, żeby ten chodź. I z Wrocławia ten 12 tych samochodów wjechało na twierdzę i nie wyjechało. Czyli w dalszym ciągu tam musi być ten. A że ja mieszkałem na ulicy, wtedy się nazywało Browarna, i były piwnice, jak w dawnych miastach, ze względu na to, że mury otaczały, robiły się magazyny i inne rzeczy w głąb. Dlatego teraz w Kłodzku jest i ta trasa tysiąclecia i tak dalej, i tak dalej. I ja nie potrzebowałem wychodzić z domu, tylko szedłem do trzypiętrowej piwnicy i z piwnicy miałem połączenie z twierdzą. W mojej piwnicy co raz co przyjdę, kurcza glina odwalona, coś było schowane. A kto wyciągał, tego nie wiem, ale piwnica, trzy piętra w dół i na dole, jak już miasto nie miało wody, to myśmy zawsze mieli, bo na dole woda była. No i ten Michał Tkacz, jeszcze mego kolegę, który był dobrym pływakiem i tato im pomógł kupić willę we Wrocławiu, Andrzej Kołaga, takie nazwisko. I on skończył AWF i był kierownikiem basenu na teatralny, jak WF, jak i tak dalej, ale był z tej drużyny, tej mojej dawnej, także znał tych słynnych pływaków, byśmy razem to liceum energetyczne, tylko on chroniąc się przed wojskiem, nie, poszedł na Akademię Wychowania Fizycznego i ją skończył. Także ominęło go wojsko. A ja wylądowałem w 1953 roku, wróciłem z wojska, także w 1950 roku tu byłem, stąd z RKU poszedłem, skaperowali mnie samochodziarze i poszedłem do Kutna, do jednostki samodzielnego batalionu samochodowego. I moim ulubionym samochodem, który panu bym też radził, to było Dodge'a. Sanitarka, jak łódka. Amortyzację taką miała, że po prostu jak człowiek brał zakręt, to samochód się jakby pływał na wodzie. No to ja nią jeździłem tam, ale były Studebakery, jeszcze te amerykańskie Willisy, no i to
samodzielny batalion. Jeszcze dopiero pierwszy gaz, ten 63 mały, zerżnięty z Willisa, się pokazywał. A tak to wszystko były amerykańskie wozy. To były co mówiłem tam, już się znowu zacząłem, ta sanitarka, to większe było, dobrze, jak ona, ja nie mogę sobie przypomnieć, to Studebaker ciągnął haubicę 150, to kupa żelastwa, haubica, armata, a tam Dodża to mogła, i Willis ciągał działko przeciwpancerne z powodzeniem, i to po takie jak autodron, po takich ścianach, jak to się mówi, że miałoby się wrażenie, że do góry nogami. No i to tak, jeśli chodzi o tę działalność sportową, to tego pana Bilińskiego do piłki nożnej, jak to był, jak tam byliśmy na obozie w Darłowie, to co mówiłem o tym utonięciu tych harcerek, to strasznie flota Gdynia, dołożyliśmy flocie gdyńskiej jako harcerzy. A ta Nowa Rzeka, to do Darłowa, to teraz to się Dąbki nazywają, a wtedy się nazywała Nowa Rzeka. To dlatego te harcerki jedne, dwa były, a my w środku, żeby była ochrona dla nich, w razie jakby jakoś ten. To do Darłowa chodziliśmy do kościoła czwórkami, nie? I zawsze później pół godziny po to, żeby kupić ciasto, i znowu z powrotem 4 kilometry maszerowania do obozu. A obóz to mieliśmy Kanadyjki, te takie 12-osobowe. Jak ja przyszedłem, to wszędzie były stawki po działalności Szamotym fabryk. Kulmic tu wszystko, wszędzie wydobywał kaolin. Musi pan wiedzieć, że na przykład ta kopalnia Andrzej została zalana tylko dlatego, że występuje bardzo szlachetny kaolin, który używa się do pasty do zębów. Dlatego wypompowanie taką pompą lotniczą, jak na lotniskach mają, to jest 24 godziny i stawu nie ma. I można znowu wydobywać. A że osobiście znałem głównego geologa Polski, pana doktora Marzbica, bo on tu przyjeżdżał do zakładu z adiutantem Woroszyłowa, profesorem Szarajewem z Akademii. Ten profesor Szarajew był specjalistą od pieców, ale w czasie wojny i tak dalej był adiutantem, albo profesorem w Moskwie. Ale wracając, jak pan zadał pytanie. Tutaj była stajnia, za moim ogrodem była stajnia, były prowadzone tory i ze stajni konie ciągnęły wózki z kaolinem, a tam dalej było kaolin, jeden staw, drugi staw, teraz to wszystko zasypane. I o to mam pretensje, bo byłem, jak to się mówi, kupę lat zajmowałem się ochroną środowiska, że wszędzie robili, między innymi przy tym, a teraz gdzie ta pani Agata wybudowała i gdzie jest ulica Cembrowskiego księdza, to tam była znowu, tam doprowadzali też kaolin i tory, później była maszynka. Już nie konie, tylko, ale jak ja przyszedłem do Żarowa, to już była maszynka, która przeciągała te koleby takie
No, jak w kamieniołomach, w kopalniach i tak dalej. Czyli my to nazywamy kolebę, nie wiem jak to fachowo nazwać. Tutaj była taka wysoka górka, rosła samotna, ta, i wszędzie. I ten staw po kaolinie, woda była czysta, wtedy kąpaliśmy się tutaj. Było idealne miejsce na rekreację taką. Hop, hop i tego, płocie, raków, wszystkiego, woda czyściutka. I wszędzie tam, gdzie on wydobywał, to były właśnie te pokopalniane. To była taka ciekawostka, że przez miasto szło, jak bocznica kolejowa, szły tory i do zakładu przywozili te surowce do tej fabryki ceramicznej. Ci później, to było jedno. Teraz w parku na boisku, ja jeszcze wchodziłem, był węgiel brunatny. Tu są złoża węgla brunatnego, także gmina Żarów jest bogata w węgiel brunatny, który nie jest wydobywany, ale na terenie gminy się znajduje. To jest ze stadionu było wejście do kopalni węgla brunatnego. I teraz tam szatnie stawiają, przysypali to, ale jakby tego. W zakładzie, za zakładem, pan byłeś kiedyś tam, tak jakby wszedł pan na strefę i widział pan ten zakład, to ja zakryłem wejście do, bo była również kopana glina ogniotrwała i był wjazd, także pod swoją rozdzielnię łódką popychając się, szyb obudowany, tak jak szyby górnicze, nie? Aż na środek zakładu. Ja jeszcze wpływałem z tym panem Rostalskim tam. Także to tych takich ujęć i tych takich zasypanych, to jest jedna sprawa. Teraz druga, co tak jak przyszedłem. Mój warsztat elektryczny był w hali, gdzie było generator 2,5 MW zabrany przez Rosjan. I także jak tam, gdzie urzędowałem, to było fundament, jeszcze były ślady po śrubach z tego właśnie generatora. I ten generator był napędzany kotłownią. Kotłownia była z wysokim kominem 60-metrowym i tam zrobiły Niemcy ze Świdnicy przed kapitulacją przywieźli archiwa tajne i na zakładzie tej samotnej fabryki było to schowane, nie? I wszystko później, czy jak to odkryli, nie? No to w każdym zakładzie był wtedy przedstawiciel urzędu UB, nie? No to przyjechali i wszystko ładowali te tajne dokumenty ze Świdnicy. To dotyczyło Świdnicy. To było też takie ciekawe. No i myśmy, makaronownia była jeszcze prawie że na chodzie i te zakłady i DZH i my demontowaliśmy, zabieraliśmy rozdzielnie. Tak jak to wszystko było marmurowe z odłącznikami na zewnętrznej minie, tak jak teraz wszystko kryte i malutkie i tak dalej, to wtedy było także w tym moim warsztacie było na ten oddział z Syleksalu, nie, to zaprawę, produkcja zapraw rozmaitych tych. A dyrektorem zakładu, jak ja przyszedłem, nie, tutaj z Gliwic,
Był Żyd, nazywał się Moszko, ach, Holender, no. Mieszkaliśmy przez pierwsze dnie tam, gdzie później mieszkał dyrektor Talowski, a gdzie teraz jest, nie wiem co tam, czy ty teraz, jak jest ten dział socjalny, Moltke. Moltke. I on tam na tym budyneczku była wyprowadzona płasko gruszka, także rozprowadzona jak świecznik hebrajski, nie? Wyprowadzona. I on do mnie mówi, no czego kolega nie rwisz gruszek? Prosto pod oknem, tylko wyciągnął. A jak się zdenerwował, to mówi, halo, komu stoi przy telefonie? On później i był w tym czasie był obecnie profesor na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Bieda, inżynier Bieda, i on był technicznym, a von Moltke był naczelnym. I oni obaj przenieśli się w tym czasie, kiedy ja byłem w wojsku, przenieśli się do Świdnicy, do magnezytów świdnickich. A później ten pan doktor Bieda wylądował, habilitację zrobił i tak dalej, wylądował w dziale ogniotrwałym na Akademii Górniczo-Hutniczej. To było takie też właśnie takie ciekawe. No i jak to współzawodnictwo między zakładami w sporcie, także tutaj wtedy ci panowie, tacy byli piłkarze dwaj, tak jak u nas był ten Jurek Bieliński, on tu ściągnął takie, no jak on nie mógł, to przyjeżdżał koordynator ciężarowców. Też takie fajne chłopisko i on był kadrę naszą ciężarowców, tak jakby koordynatorem ich ćwiczeń, bo to był magister po AWF-ie i tak dalej. Wleci mi ten moment, ten mój komputer zacina się. No i to było to, tam ten staw za naszym później, dlatego mówię, że wodę przemysłową, żeby nie płacić to, jak tą z wodociągów, to czerpaliśmy z tej glinianki, która, jak to się mówi, pompy postawialiśmy i ja nawet tych pomp nie wyciągnąłem, jak przebudowali magazyn surowców na wiele rodzajów, bo zaczęliśmy różne gliny produkować, między innymi tą panią, to jest z wysokoglinowy, tej natlenku glinu, czyli tlenek aluminium w postaci jeszcze nie metalowej, a tej, i daje wysoką odporność na temperaturę, także takie wyroby materiałów gniotowych wytrzymywały nawet do prawie do 1700 stopni Celsjusza, gdzie już wszystko płynie, nie? To właśnie dzięki temu. A jeśli tam zacząłem opowiadać, jak przyszedłem, to te dwa gazogeneratory, a na ten grysik węglowy, natomiast w Silezji był na koks. Też mieli generator, ale opalany gazem. Ale opalany tym, jakby gaz koksowniczy wytwarzali. A ta koksownia, znaczy gazownia miejska, no to jak już doprowadziliśmy ten gaz, to ją zlikwidowaliśmy i tam powstała odlewnia tych pokryw do kanalizacji.
te pokrywy i to była tam odlewnia. Taki był kierownik tej odlewni, Staszek Rolski, który też grał z nami w siatkówni, jeden z tych pierwszych zawodników. On był kierownikiem tej odlewni, a później w tej odlewni, jak odlewnia została zlikwidowana i tak dalej, i tak dalej. Zajęliśmy tą halę i zrobiliśmy własną halę sportową. Co prawda kryta blachą i tak dalej, ale zastępowała, już nie musieliśmy jako siatkarze jeździć, bo do czasu, kiedy jeszcze było dozwolone rozgrywanie meczów tych nie ligowych, tylko jakby siatkówki, zrzeszenia siatkówki na powietrzu, no to przed tym kościołem ewangelicznym, gdzie teraz stoi Nefret. A jeśli chodzi o ten kościółek, to była wielka szkoda, bo to był zabytek wysokiej klasy, no ale takie były władze, że, jak to się mówi, niszczyć wszystko, co niemieckie. No, i to takie głupota czysta. Co z I wojny światowej, pomniki winne, panie, tego, że to. No ale to już wracając, i tam później była ta nasza świetlica. No i jak to się mówi, dużo ciekawych rzeczy się tam przeżyło w tej świetlicy. No a później powstała jakby rzeźnia, i później jeszcze jakieś tereny, i w końcu nie wiem, kto to wydał, który z naszych naczelników wydał zezwolenie na budowę tego Nefrytu. No ale jeśli chodzi o zakład, no to tak stopniowo rozbudowywaliśmy i tam na przykład to nazywało się oddział czwarty. To jest jak do Mrowin, tam stoją te jeszcze hale, to tam właśnie były młyny rurowe, to jest takie stożki z żeliwa, przemielają na frakcję mikronową. Silniki po 75 kW, potężne reduktory i przewracają to miolo i to, tam była wytwarzana ta palanka wysokoglinowa i tam był szereg takich niebezpiecznych sytuacji, między innymi butle z acetlenem i z tym stoją, a tutaj piec za szybko otworzyli, nie? Uderzenie, zapala się dach, no i pali się czwórka, a tu butle, czyli bomby. No ale zdążyliśmy wyciągnąć to. Mówię panu, to były takie momenty, już nie mówiąc, jak na początku, jak te urządzenia gazowe, jak mnie, ile razy mnie doprowadzali do biegunki. Musiałem jechać do Sędziszowa, prosić, żeby panie dali oryginalne te rurki i pod nadzorem dozoru wymienialiśmy to, co on obciął, i dekielek na płasko. Nie wolno rury spawać, i tak dobrze, że była amnestia. Ten mistrz i brygadzista byliby siedzieli. Pompa tłokowa, gościu tego puścili do prasy hydraulicznej i tak dalej, i też tak zamiast zdusić i spawać i tak dalej, był taki dekelek, ale to należało do działu głównego mechanika. Nie widziałem, byłbym im zwrócił uwagę, nie róbcie tego. I panie dostał wątrobę, krwotok wątroby. Jak puścił pompę tłokową, ona momentalnie wytwarza ciśnienie i ta zaślepka zaspawana, ale to nie w kotłowni, tylko przy prasie. Trafiła gościa w brzuch, wylew
wątroby, nie, takie uderzenie, że nie, dowieźliśmy do szpitala już nieżyjącego. W Żarowie do szpitala. To są takie rzeczy, ale wracając właśnie do tego. Ten zakład miał wieżę ciśnień, jak ja przyszedłem, i był duży zbiornik i dwa zbiorniki, czyli już wtedy Kulmis jako zawodowy oficer artylerii w stopniu rotmistrza, nie? Jak przyszedł tu do Żarowa. I stworzył rzeczy unikalne w Europie. On pierwszy wybudował domki bliźniacze na ulicy Węglowej. To są domki, w których pracowali, mieszkali za darmo pracownicy z jego fabryki. Domki dla administracji, wille na Wojska Polskiego. Też im pomógł, że tak dalej. Czyli już w tym czasie socjalne urządzenia były na tego. On miał kopalnię, pan wie, w Imbromowicach i tak dalej. To już ten nasz opowiada o tym bardzo ciekawe rzeczy. Ale ja jeszcze jeździłem z zakładu do tych kopalni i tam były magazyny lotnicze, zmagazynowane i różne rzeczy stamtąd, już nie mówiąc o śrubkach, tak jak skowar, śrubki mosiężne, to co w elektryce jest potrzebne, to braliśmy z tych magazynów, tego tak jak z tej makaronni, to całe zestawy tablic rozdzielczych, bo to wszystko wtedy inaczej wyglądało. Dzisiaj mała szafka i jest wszystko. A wtedy ściany budowały się. Jeśli chodzi o tą wieżę ciśnień, to ten zbiornik na górze i tam znaleźliśmy przy tam pracach takich, bo to tam co pewien czas trzeba było, bo to była pompownia i zbiornik, także jak nie potrzeba było wody, to nabijało się zbiornik, a później ze zbiornika szło. To znaleźliśmy gazetę, a był taki pan Hojak, który wiele lat był w niemieckim wojsku zabrany, ale po Śląsk władowali, ale doskonale znał język tak, że mógł, czytając niemiecki napis, tłumacząc nam po polsku. Od razu mówił po polsku, co napisane. I było z okazji święta Huberta. Kulmic zaprasza do Łazan na koncert orkiestrę. Bo tu była orkiestra. On miał swoją własną orkiestrę. I tą gazetę znaleźliśmy, tą niemiecką, na tej wieży za Krokwią Bożej, ten nam tłumaczył. Takie ciekawostki znajdowało się, już nie mówiąc o, widać było, że na wielu dziedzinach pracował. I ten w górce, Sobótka Górka, ten pałac, to jest jego. I na kafelkach jest napisane Karol Kulmis. Też tam, jak w ramach wycieczki byliśmy, to zwiedzaliśmy to, że on tam jeszcze miał majątek. A on był zaciężnym kapitanem, nie bogaty, tylko bogato się ożenił. No i później odbił się na budowie linii Wrocław-Świebodzice. Tam przyniosło mu duży zysk i